Włączona, włączona. Dzisiaj, siema tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj rozwożę obornik po jęczmieniu ozimym. Ale dlaczego teraz i co tu będzie? O tym w innym vlogu. Dzisiaj temat nawadniania. Jak widzicie, lecimy kukurydzę. Jak mam nadzieję, że widzicie, wiem, że mam urąbane szyby, ale nie zdążyłem ich umyć. Jest poskręcana już cała. I po prostu teraz mamy możliwość tutaj wjechania oscylny jęczmienia i będziemy ją podlewać całą. W tym roku spadło u nas 130 litrów wody od 1 stycznia. Przez ostatnie 2 miesiące 20 litrów wody. Czyli tak naprawdę tyle co nic, bo te 20 litrów wody to spadło w kilku latach. I to było bardziej, był to bardziej deszcz na grzyba niż deszcz, który pomagał roślinom. I no w tym roku po 3 latach używamy deszczownię. Dlaczego mamy deszczownię? Bo dużo pytań od was mam właśnie o tą deszczownię. Dlaczego my ją mamy? Skąd ją mamy? Jak to się stało? Stało się to tak, że w 2015 roku była u nas susza tragiczna, ale czy ona była gorsza niż ta, co będzie w tym roku, co jest w tym roku, to nie wiem, to się okaże za chwilę, a dokładnie po żniwach. Ale w 2015 roku dostaliśmy pomoc suszową do hektara, tam jakaś była i wzięliśmy kredyt z bardzo niskim oprocentowaniem, tam chyba jedynka. I z tych właśnie środków sfinansowaliśmy sobie studnie, deszczownie i wszelkie inne tam papiery. Stwierdziliśmy, że chcemy wykorzystać to właśnie w takich latach jak teraz, plus wchodziliśmy w uprawę cebuli. Tak, osoby, które uprawiają cebulę, się w tym momencie uśmiechnęły. Był to strzał w kolano. Ale mniejsza z tym. To był powód, dlaczego mamy deszczownię. Jak za to się zabrać? Ogółem jest dość dużo papierkowej roboty, dość dużo pozwoleń, dość dużo nerwów, czasu i tak dalej. No jak to w naszym pięknym kraju, że tak powiem, papier trzeba mieć na wszystko. I no tutaj no co, no projekt hydrologiczny, projekt na studnie. No przede wszystkim musimy mieć załatwione pozwolenie wodnoprawne, ale to tak naprawdę na sam koniec. I z tych papierów tam jeszcze było kilka rzeczy więcej, ale nie pamiętam wszystkiego po 3 latach, szczerze mówiąc. Załatwienie papierów trwało na tip-top 10 miesięcy. Byliśmy przeciągani tak naprawdę od lewa do prawa. Jesteśmy chyba pierwszą deszczownią, znaczy jako pierwsi chyba kopaliśmy tutaj w naszym rejonie studnię głębinową do nawadniania, więc no i urzędnicy też mieli, że tak powiem, mieli na czym próbować wszystkie przepisy. Ale mówię, trwało to prawie rok, więc troszkę nam to, że tak powiem, zeszło. No i oczywiście finansowo też to, że to nie było zbyt tanią rzeczą. Tutaj ta część kukurydzy, o której mówiłem, że była siana w błoto i no sobie nie do końca radzi, ale no mam nadzieję, że teraz wyskoczy, jak ją się trochę podleje. Finansowo, czy opłaca się w ogóle deszczować? No oczywiście, jeżeli mamy warzywa, jeżeli mamy buraki, jeżeli mamy ziemniaki, jeżeli mamy co tam możemy jeszcze mieć? Truskawki, jagodniki wszelkiego rodzaju. Oczywiście jak najbardziej opłaca się nawadniać. Jeżeli mamy zboża, w normalnym roku nie, ale tak jak w tym roku, kiedy z tego jęczmienia dostaliśmy około 7 ton, a osoby, które nie podlewały w naszym rejonie, dostają po 3 tony, no to widać sens nawadniania właśnie w takich latach bardzo suchych, tak jak na przykład ten. Jeżeli no mamy działkę 10 hektarów, mamy działkę 4 hektary, po 3 tony więcej średnio, no to mamy 12 ton razy
600 zł przyjmijmy cenę jęczmienia, 12 razy 6, 7200, a koszt nawadnienia tych 4 hektarów to jest około, no przyjmijmy 400, czyli jesteśmy 6800 do przodu. Pomijam tutaj opłaty za wodę do państwa, bo tutaj nie było ilości, która by przekroczyła, że tak powiem, limit. I no, jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, jakie te opłaty do końca są, kto je musi płacić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jak oni na przykład rozwiążą, jeżeli na przykład ludzie mają jedną na papierze studnię, a resztę bez. U nas największym problemem było załatwienie kwestii z Naturą 2000, bo mamy tutaj park krajobrazowy, mamy naturę, mamy Naturę 2000, dyrektywę ptasią. Wodna całe szczęście nas nie obejmuje, bo gdybyśmy mieli wodną, to byśmy nie dostali żadnych pozwoleń. I no właśnie te papiery trwały najdłużej. No i tak naprawdę z tych, z takich, no, no z pozwoleń, no to to pozwolenie wodnoprawne sprawiło nam najwięcej kłopotów, ale mówię, no byliśmy przeciągani w każdą stronę. I co do deszczowania, no przy deszczowaniu musimy zwrócić uwagę na to, no na pewne takie rzeczy, takie kwestie techniczne, nazwijmy to. Tak jak na przykład podlewanie, my podlewamy ze studni i podlewamy za pomocą pompy, nie podlewamy nawałek. Mówię, idzie to wszystko ze studni, no niestety woda jest zimna, ona ma około 10 stopni, więc podlewanie w dzień odpada, bo po prostu możemy poparzyć rośliny. Powinno się to robić w chłodne, pochmurne dni albo najlepiej nocą. Chociaż no teraz mieliśmy takie małe przygody z deszczownią, tam poszedł mały ten sterowniczek, tylko 1200 zł i podlewaliśmy jeszcze tą kukurydzę przesianą po soi i że tak powiem, nam troszkę zeszło. Teraz mówię, mieliśmy przestój przez to, że była awaria i ta kukurydza już tak naprawdę mogła być dawno podlana. A jeżeli no podlewamy tam, dajmy na to warzywa, czy no niech będą te zboża, no to musimy się liczyć z tym, że my tak naprawdę stworzymy takie sztuczne warunki i te rośliny mogą zachowywać się nam inaczej. No przede wszystkim tutaj chodzi o choroby. Jeśli w danych warunkach tych chorób na przykład by nie wystąpiło, bo wystąpiłyby w mniejszej ilości, no to w przypadku nawadniania te choroby na pewno nam wystąpią. No i tutaj musimy mieć świadomość tego, że będą wyższe na przykład nakłady na fungicydy. Też mówi się o wyższym nawożeniu, ale ja bym to tak trochę nie do końca się z tym zgodził, ale no są pewne też ryzyka właśnie związane z nawadnianiem. Oczywiście tych plusów jest znakomita ilość więcej, ale no tak jak wszystko ma swoje dwa strony medalu. I co tu jeszcze? No tak krótko, no mówię, nie chcę, nie pamiętam dokładnie tej całej procedury, jak to wszystko szło. Też w różnych rejonach może być to inaczej. Niektóre organy nie chcą wydawać już pozwoleń na deszczownię, na studnie, z tego powodu, że dajmy na to, w jednej miejscowości jest tam 10 studni. Tutaj, no mówię, no w gminie jesteśmy na pewno pierwszą, a w powiecie prawdopodobnie pierwszą studnią do nawadniania. Oczywiście my nie jesteśmy studnią, tylko mamy tą studnię. I czy opłaca się inwestować w deszczownię, zależy też od tego, na jakim poziomie mamy wody. Bo jeżeli będzie to poziom 100 metrów, to tak naprawdę wykopanie samej studni będzie olbrzymim kosztem. I to może już nas zniechęcić na samym starcie do kopania, do tej inwestycji. Ja jestem na takim terenie, gdzie
pierwsze światełko w tunelu pojawiło się na 20 metrach. Z 20 metrów pobieramy na przykład wodę taką do spożycia, że tak powiem, do użytku domowego. Tam mamy swoją studnię, ale niestety ten prześwit był zbyt mały. Woda nachodziła taka mulista i trzeba było, że tak powiem, kopać głębiej. Przekopaliśmy się do 30 metrów i do 40 bodajże drugiego metra jest sączek i tutaj, no jak, że tak powiem, kopiący nam studnie stwierdzili, że mamy jedną z lepszych studni, bo woda bardzo szybko nachodzi. No nie jest to efekt taki, że podchodzi do góry, bo są takie miejsca, gdzie woda potrafi podejść do góry, ale napływ tej wody jest bardzo duży i no tutaj na projekcie hydrologicznym właśnie jest to widać, że w miejscowości, w której mieszkam, po prostu ten układ wód podziemnych jest bardzo dobry. Nawet stwierdzono, że mamy lepszy pobór niż wodociągi w Cekcynie, więc tylko i wyłącznie się cieszyć. Pompę mamy 15 kW. Czemu taką dużą? Na razie nawadniamy, mamy możliwość nawadania 23 hektarów na jedną deszczownię, ale czy nie będziemy nawadniać w przyszłości, damy na to na dwie, bądź ciągnąć dalej, bo mamy możliwość przeciągnięcia linii 300 metrów przez pola i będziemy mogli sobie nawadniać kolejne kawałki i prawdopodobnie to zrobimy. I dlatego jest większa pompa, żeby tą wodę ciągnąć dalej. Jeżeli chcielibyśmy wykopać studnię gdzieś na polu, to jak dobrze pamiętam, musimy mieć dodatkowe przyłącze do transformatora, a że my mamy studnię na środku gospodarstwa, pośrodku tych 20 paru hektarów, to żadnego dodatkowego przyłącza nie potrzebowaliśmy. I jeżeli będziecie chcieli nawadniać, to na pewno też potwierdzą inni, którzy nawadniają czy warzywa, czy jakieś tam inne uprawy, że no trzeba mieć najlepiej tą sieć wodną taką rozłożoną już po polach, po drogach, żeby nie ciągnąć węży strażackich, bo no to tak naprawdę jest na pierwszy rok, ale potem jest to uciążliwe, te węże strażackie się psują. Ja mam sieć rozłożoną na jednym polu, czyli tak naprawdę na półtora pola, o. Nie ciągnęliśmy sieci tych węży pod ziemią, na przykład na to pole, z tego powodu, że no 2 lata lało i nikomu nie przyszło na myśl, że przyjdzie tak suchy rok po tak deszczowym roku i po prostu było to jakoś tam odłożone w czasie, ale będziemy robić wszystko po żniwach, żeby tutaj już też właśnie te rury, te węże doszły na pole jak najbliżej, żeby tej zabawy z rozciąganiem węży było jak najmniej, bo na przykład dzisiaj też nam jeden wąż poszedł, no i był przestój kolejny, no ale no, cieszymy się, że w ogóle deszczownia jest i że ta inwestycja się w końcu zaczyna zwracać, bo przez 2 lata wszyscy się śmieli właśnie, że u nas pada, bo deszczownia jest zainstalowana. Tak naprawdę po pierwszej próbie w 2016 roku następnego dnia spadło 60 litrów i przez 2 lata lało, więc no inwestycja była zamrożona, pieniądze były zamrożone, ale tak jak w tym roku, no to się zwraca, mówię, fajnie, że ten nieźmień tutaj szybko zszedł, bo będzie sobie można tą kukurydzę całą nawadniać, bo no są miejsca, gdzie ona po prostu jest mniejsza, na piachach się dusi. Najlepiej wygląda na czwartej, ale no tak jak tutaj, no wszystko widać, że to jest wszystko pozwijane. I niestety, ale no to już jakiś stres był. Całe szczęście jeszcze nie wiechuje. Też już na kilku plantacjach koło nas widziałem, że że po prostu wiecha wychodzi. Kukurydza ma po metr wysokości i wyciąga wiechę, więc ani plonu ziarna, ani plonu zielonego, a no przez następne dwa tygodnie zapowiadają upały i żadnego deszczu, więc będzie tylko gorzej, nie lepiej. Ale miejmy nadzieję, że te prognozy się zmienią.
I to tak pokrótce wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.